Witajcie, z tej strony Mateusz Przebięda. Jestem dzisiaj z Michałem Dziapakiem nad Wisłokiem w Rzeszowie. A przyjechaliśmy tutaj spróbować połowić fajne leszcze. Jak będzie, zobaczymy. A Was zapraszam do oglądania. Jak wspomniałem Wam we wcześniejszej części filmu, jesteśmy dzisiaj nad Wisłokiem. To jest rzeka, która w zasadzie bardziej przypomina kanał i jest na całej swojej długości wyregulowana. Dosyć leniwie toczy swój nurt. W tej chwili w zasadzie koszyki 30-40 gramowe ładnie siadają nam na dnie i nie są przesuwane przez nurt. Normalnie jest to łowisko, które jest domeną wędkarzy łowiących na tyczkę. I o tej porze roku łowią oni dość sporo ładnych ryb. Przeważnie są to leszcze w okolicy kilograma, 2 kg. Natomiast gdybyście przyszli tutaj w normalny dzień tygodnia, nie znajdziecie tutaj żadnego wędkarza łowiącego na feder, bo nie będą to pojedynczy wędkarze. I my właśnie dzisiaj na feder spróbujemy dobrać się do tych leszczy, które najczęściej opadają tutaj właśnie z tyczki. Czysto informacyjnie, do dzisiejszego wędkowania przygotujemy zanętę Timarmix Valance. Zarówno ja, jak i Michał będziemy korzystać z tej samej mieszanki zanętowej. Przygotujemy około 1 kg na głowę, czyli łącznie będą to 2 kg. Do wędkowania przygotujemy dość ciężką, będzie oparta na glinach o charakterystyce wiążącej. Michał w szczegółach za moment pokaże Wam, jak przygotuje towar. Później zanęcimy sobie łowisko, przejdziemy do sedna, czyli do wędkowania. Dzisiaj jesteśmy nad rzeką Wisłok w Rzeszowie. Postanowiłem przygotować mieszankę, która powinna sprawić się pod leszcze. Będzie to mieszanka gliny rzecznej z wiążącą. Jest tutaj około 3 części gliny rzecznej i 2 części gliny wiążącej. Glina wstępnie w tej chwili nie jest mocno dowilżona. Do gliny pójdzie około 0,5 litra jokersa, który za chwilę rozproszę kolerem. Jest to klej, który powoduje wiązanie na powietrzu mieszanki, a w wodzie praktycznie natychmiast do mieszankę rozluźnia i rozkłada ją ładnie na dnie. Użyjemy sporo tego kolera, co pozwoli nam rozproszyć wszystkie larwy, tak aby były równomiernie rozłożone w glinie, jednocześnie delikatnie nam to osusza i pobudza jokersa. Każda larwa jest żywa, ponieważ koler nie zabija jokersa i po dodaniu do gliny pięknie nam to się wszystko wymiesza. Teraz dodam naszego jokersa do gliny. Glina jest delikatnie tylko dowilżona, aby bardzo dobrze rozprowadzić jokersa. Teraz jak widać wszystko jest dosyć luźne i sypkie, mimo że mamy zastosowaną glinę rzeczną i wiążącą. W tej chwili dodam do tego jeszcze około 50-75 ml ochotki haczykowej. Następną czynnością, którą wykonam, będzie dodanie do całej mieszanki jeszcze odrobinę kolera. A następnie wszystko wyreguluję, delikatnie dowilżając całą mieszankę wodą. Do wstępnego nęcenia mam dzisiaj przygotowaną glinę z jokersem, ochotką haczykową i topionymi pinkami, którą wcześniej pokazałem, jak przygotować. Tutaj mam w tej chwili odsypane z zrobionych około 1,5 kg zanęty. Tutaj mam w pojemniku około 2-2,5 litra mocno doboczonego Valansa, zanęta Valans Timara. Do wstępnego nęcenia podam również topione pinki. Tutaj mam w sumie około 0,5 litra topionych robaków. Na początek skupię się na tym, aby podać tylko martwe przynęty. Podam wpierw około 3-4 koszyków topionych robaków.
Do tego dodam 3 lub 4 koszyki gliny z ochotką i koszyk zanęty, aby zrobić tylko smugę, aby te ryby się przyzwyczaiły do zanęty i ładnie nam się w niej ustawiły. Dla porządku chciałbym Wam jeszcze pokazać, na jaki zestaw będziemy, czy na jakie zestawy będziemy dzisiaj z Michałem łowić. Zestaw wykonany jest klasycznie. Koszyczek, z którego będziemy dzisiaj korzystać, montowany jest oczywiście przelotowo. Stopowany jest stoperem. Co ważne, korzystamy z koszyczków o gramaturach 40 gramów. To są koszyczki wielkości medium, czyli takie, które pozwalą nam zapakować dość sporo towaru i podać go w łowisko. Poniżej koszyka mamy 15-centymetrową skrętkę, która zabezpiecza zestaw przed plątaniem. Do skrętki mamy przymocowaną agrafkę do szybkiej wymiany przyponów. Sam przypon ma około 70 cm długości, ze skrętką będzie to pewnie 85 cm. I jest on zwieńczony dość sporym haczykiem, to są haczyki w rozmiarach 14-16. Takie haczyki zdecydowanie najlepiej trzymają nam dzisiaj rybę. No i co? Tyle. Jeśli chodzi o zestaw, jeśli chodzi o taki grubszy sprzęt, z którego korzystamy, korzystamy z wętek o długości 3,3-3,6 metra, o ciężarach wyrzutowych do 70 gramów, czyli są to wędki w klasie medium.
Widzicie tutaj w tej chwili w podbieraku nasz wspólny urobek. Przez większość dzisiejszej sesji łowiliśmy do jednej siatki. Z tego co pamiętam, złowiliśmy po 6-7 leszczy. Jakieś dodatkowe ryby w postaci linów. Michał, ty złowiłeś chyba karasia. Karasia, jazia, kilka krąpi. Także generalnie jak na 4 godziny łowienia było bardzo fajnie. Teraz rybki wypuścimy do wody i może jeszcze każdy z nas spróbuje podsumować, co było dobrze, co było niedobrze, a co można by było poprawić na przyszłość. Wyrzucisz? Tak jest. Wędkowaliśmy przez 4 godziny. Po tym czasie nasuwa mi się kilka refleksji. Pierwsza jest taka, że przygotowaliśmy zdecydowanie za mało towaru na dzisiejsze wędkowanie. Wyjazd był spontaniczny, także no nie było za bardzo czasu, żeby zorganizować taki towar i w takiej ilości, jak potrzebujemy. Mieliśmy w zasadzie dla dwójki zawodników 3/4 kg jokersa, około 200 g ochotki haczykowej i litr pinki. Takie zestawienie robactwa w takiej ilości to było zdecydowanie za mało, żeby konsekwentnie tutaj łowić przez 4 godziny leszcze. Gdybym był tutaj po raz kolejny, na pewno przygotowałbym więcej jokersa, więcej ochotki haczykowej, pewnie przygotowałbym też kastera i wydaje mi się, że powinno mi to pozwolić łowić sukcesywnie ryby przez 4 godziny. Z samego wędkowania mimo wszystko jestem dość zadowolony. Ostatni raz miałem okazję wędkować w styczniu, także wreszcie udało się wybrać nad wodę, wreszcie udało się stworzyć kolejny materiał filmowy, także bardzo fajnie. Wam wszystkim dziękuję za uwagę. Proszę, zaglądajcie na naszego Facebooka, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia nad wodą.